ta ewentualna relokacja, która jest tylko propozycją, która może być zastąpiona niedużą kwotą środków, a tak naprawdę, ponieważ tyle uchodźców przyjęliśmy z Ukrainy, to w ogóle nie będziemy poddawać temu mechanizmowi. Wystarczy o to wystąpić. Wzorem Czech, jeszcze sobie zaraz a o to Morawiecki nie chce. Tego zapowiedział, że nie zrobić, no bo nie byłoby wtedy czym straszyć społeczeństwa i czym się puszyć przed społeczeństwem, jak to my dzielnie teraz obronimy Polskę przed tym 1800 tysiącami uchodźców. My się na to nie zgodzimy. I na to nie zgadza się także naród polski. To musi być przedmiotem referendum. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. I my te referendum zorganizujemy. Pamiętajcie o tym. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć. Co złego jest w referendum, w zapytaniu obywateli o zdanie, no w sprawie, która jest super ważna? A, może to jest złego, że to referendum, z tego co kojarzę, miałoby się odbyć na przykład równolegle z wyborami parlamentarnymi, co już ustawiałoby finisz kampanii. No ale proszę pamiętać o tym, że w Europie elity, no zwłaszcza brukselskie, nie przeprowadziły żadnego referendum poza Brexitem i jeszcze jednym wyjątkiem, o którym powiem, od roku 2005. Kiedy w Holandii i we Francji przepadł, został negatywnie przegłosowany projekt tak zwanej konstytucji dla Europy. Francuzi i Holendrzy pokazali wtedy, powiedzieli wyraźnie, że nie chcą federalizacji Europy. Nie no chcą dobrze, wróćmy państwa. Do Polski. Ma być referendum. To było 18 lat temu. Od tej pory poza Brexitem i poza Irlandią, gdzie jest to wymóg konstytucyjny, nigdzie w Europie nie zapytano, w Unii Europejskiej, nie zapytano obywateli o zdanie w sprawach integracji, w najważniejszych sprawach dla integracji europejskiej. Bardzo bym prosił, żeby pani poseł Kretkowska, która tak tutaj gorąco występuje przeciwko referendum, podała chociaż jeden argument przeciwko zapytaniu obywateli o zdanie. Nie powiedziałam słowa przeciwko referendum. Powiedziałam kilka słów. To cieszę się, że się zgadzamy. Tematyce tego referendum, które jest wydumaną, wymyśloną, skalkulowaną wyłącznie na potrzeby wyborcze waszej partii, która dołuje i jest to desperacka próba. Jeżeli jest tak, jak pani poseł mówi, po jakąś część społeczeństwa, która się przestraszy no jeżeli i prawica, chciała, jeżeli prawica tak bronili ale jeżeli prawica tak strasznie, jeżeli prawica tak strasznie dołuje, to w referendum pokażecie, że tak jest. To powinno was wzmocnić. Dlaczego się boicie głosu ludzi? Jestem przeciwko takim procederom, z jakimi mieliśmy pytania ludzi w historii o zdanie? Do czynienia, czyli w latach 30. przykład klasyczny Niemiec i straszenia nie cudzoziemcami, a Żydami czy homoseksualistami. Jakieś referendum wtedy było? I wzbudzanie, nie chodzi o referendum, chodzi o wzbudzanie strachu społecznego przeciwko tak zwanemu obcemu. Temu jestem przeciwna.